Wcale nie znaczy, że parę z Radomia po pewnym szkoleniu. Nie tylko na pokazie, byłoby to dość ciekawe. Ja zajmując się wiele lat temu jazdą konną, przychodzili do nas rodzice z dziećmi, którzy mieli zespół pedalna. Uczyli się takiej podstawowej jazdy, podstawowym powodowaniem koni, jak się tak nazywa, na motorze fachowej. Czy właśnie na takiej olimpiadzie specjalnej, czy to będzie pokaz. Wszystko zależy od, jakbyśmy mieli różnych chęci, różnych czynników. Myślę, że ludzie z lekkim pośledzeniem umysłowym, czy nawet ruchowym, poprzez szermierkę mogą... Jak Państwo widzą, kolega Marcin i Tomek mają na sobie takie kamizelki. Jak ktoś by zapytał, po co? Ale zaraz można znaleźć odpowiedź. Jeśli ma ktoś na sobie taką kamizelkę, to znaczy się, że ta druga osoba będzie w niego waliła albo pałką, albo będzie waliła pięściami, albo jeszcze czymś bardziej gorszym. Ale to nie będzie aż taka zła rzecz. No może pałki odłożymy, bo Państwo widzieli rejnik. Natomiast wracając do... Jest jeszcze jeden rodzaj szermierki. Szermierkę, którą wykonuje się karabinem szermierczym. To jest karabin do szermierki, do nauki szermierki na bagnety. To jest karabin. Karabin sportowy. Tak jak mamy tutaj, nie mylić oczywiście szabli z szablą sportową, bo mamy tu szablę sportową. Lekka odmiana do nauki, do zawodów, do mistrzostw szabli. I mamy tutaj karabin, z którego się oczywiście nie strzela. On ma tylko przypominać karabin, że żołnierz czy szermierz ma w ręku karabin, żeby się nauczyć nim walczyć. I ten karabin ma tutaj taką ciekawostkę. Mamy taki metalowy pręt osadzony na sprężynie. I to jest ten nasz umowny bagnet. To jest ten nasz umowny bagnet. I teraz jak szermierze pomiędzy sobą walczą sportowo, uczą się walki, są odpowiednio zabezpieczeni, ale walczą tak, nie żeby się zabić, prawda? Sportowo walczymy dla zabawy, dla sukcesów sportowych, szablą, szpadą lub floretem, karabinem szermierczym walczymy podobnie dla zabawy. I żeby zniwelować te pchnięcia, bo podobnie jak w szpadzie czy we florecie, tu mamy też pchnięcia, choć będziemy jeszcze mieli ciosy kolbą. Koledzy mają plastrony na zdroje szermiercze. Mają już inne rękawice szermiercze. Rękawice na dwie ręce, nie na jedną. I oczywiście ma maski. I teraz pokażemy taki podstawowy trening szermierce na bagnety karabinem szermierczym. Założymy maski. Czy może chcecie teraz do podstawowych ruchów, tak? No to tak. I teraz zobaczycie Państwo, że powitanie w szermierce na bagnety wygląda jeszcze inaczej niż w szabli we florecie. I teraz żołnierze wykonają tak zwane podstawowe ruchy karabinem. Te ruchy były wykonywane po to, żeby wzmocnić nadgarstki. W szermierce jest bardzo ważny nadgarstek. Albo ten nadgarstek będzie miększy, jeśli operujemy floretem, szpadą lub szablą. Albo będzie troszkę twardszy, jeśli będziemy operowali tym karabinem. Bo ten karabin waży 2,35 kg, natomiast szpada waży 85 gram, więc jest prawie 3 razy cięższy od szpady, najcięższej broni w szermierce, jeśli chodzi o broń białą. I teraz zaprezentujemy podstawowe ruchy karabinem. W obieg broń, na barki broń, powrót, prawą broń i ta pozycja w prawą broń jest powitaniem w szermierce na bagnety karabinem szermierczym. Ta pozycja. Powrót,
w lewą broń, powrót, za szyjkę w prawą broń, powrót, za szyjkę w lewą broń, powrót, na bagnety, do nogi w broń. I teraz szermierze ustawią się naprzeciw siebie i pokażemy podstawowe pchnięcia i ciosy kolu. Tutaj podobnie jak w szpadzie i we florecie wykonujemy pchnięcia, ponieważ jeśli chodzi o floret, mamy klingę i rękę, więc mamy, jak to się mówi, tylko jeden początek kija, że tak powiem obrazowo, drugiego już nie mamy. Jeśli chodzi o karabin, jeden koniec kija. Jeśli chodzi, szanowni państwo, o karabin, to mamy dwa końce kija, choć oczywiście kij ma zawsze dwa końce. Rozumiecie, co chciałem przez to powiedzieć, że w broni białej jest tylko jeden koniec kija. Drugi jest zamknięty w naszej dłoni. Tutaj natomiast karabin jest obejmowany dwoma dłońmi, więc jest i początek kija, i koniec kija. I teraz pokażemy podstawowe pchnięcia karabinem. Postawa szermierza, złożenie zwykłe. I załóżcie państwo, że tu szermierze mają karabin na nogą wyjściową atakującą, jest noga lewa. Przy normalnej postawie szermierczej jest noga prawa. No chyba, że jest szermierz leworęczny. Co też się zdarza. I teraz pokażemy podstawowe ruchy karabinem. Gotowi? No może troszeczkę dalej i zaczynamy. Dwoma pchnij. Jedną pchnij. Jak można jeszcze, bo wypad będzie dalej. Z wypadem dwoma pchnij. Z wypadem jedną pchnij. Krótki cios. Długi cios. Z wypadem krótki cios. Z wypadem długi cios. W bok cios. I z wypadem w bok cios. I teraz, szanowni państwo, w tej szermierce mamy też pole trafienia. I pole trafienia jest podobnie trochę jak we florecie. Tułów, przedramiona do łokci i głowa. W sportowej szermierce, na bagnety karabinu szermierce. I teraz, jeśli większość działań szermierczych na głowę jest zadawana w formie ciosów. I jeszcze raz, może być z wypadem. Natomiast pchnięcia są zadawane na korpus. Dlatego szczególnie przy tej szermierce musimy być zabezpieczeni maską, bo szpada, floret czy szabla są dość lekkie. Natomiast wy obrażacie sobie, żeby bez maski ktoś dostał kolbą? My po tym naszym pokazie sportowym zaprosimy wszystkich do nauki podstaw szermierki. I dlatego w tej szermierce tym bardziej musimy być zabezpieczeni maską. Bo tu się zdarza, że podczas walki koledzy sobie przyłożą w maskę. Ale lepiej w maskę niż w szczękę naszą. Ale otrzymywamy za to na stanie. Jak widzicie, ta szermierka jest troszkę bardziej urazowa. Ta szermierka jest bardziej urazowa niż tamte szermierki. W związku z powyższym, zobaczcie, daj Tomek. Mamy tutaj specjalne rękawice watowane, które chronią przed ciosami głównie.
Skórzana rękawica szermiercza do białej broni jest lekka, ale pomimo tego koledzy się zapominają nieraz. I walą się tak, jakby się mieli zabić. I teraz tą szermierkę pokażę mi malutki pokaz i tą szermierkę się wykonuje już na komendę polską. Szpada, szabla, floret na komendę francuską. En garde, czyli postawa. Attention, uwaga. I ale naprzód. A tutaj jest postawa szermiercza, złożenie zwykłe. Maski. Krew by tryskała tutaj jak na horrorze. Postawa szermiercza, złożenie zwykłe. Gotowi, naprzód. Jak widzicie Państwo, trzeba mieć trochę umiejętności. Trzeba być dobrze zabezpieczonym i wiedzieć, jak się mam posługiwać tym karabinem. Czy ktoś gra w szachy? W taką grę? Ile osób gra w szachy? To trzy. Nie. Nie grałem. To w szachach trzeba przewidzieć jeden albo trzy ruchy przeciwnika naprzód, jak się da oczywiście. Dlatego szermierka ma wiele wspólnego z szachami, bo tu też trzeba przewidzieć ruchy przeciwnika, co on zrobi. Czy mam szansę na to, żeby zdobyć punkt, czy też nie. I jeszcze, to jeszcze jeden bój. I dziękuję. Brawo. Brawo. Być może kiedyś prezentujemy Państwu jeszcze inny rodzaj walki. Bo mamy tutaj takiego manekina. Prawda? To jest sportowa zbroja. Sportowy strój. O taki strój. Tylko do japońskiej sztuki walki, która się nazywa kendo. To jest walka mieczem bambusowym. Nie. Podobny właśnie do miecza samurajskiego, do katany. I my niedługo się będziemy, za miesiąc będziemy się tego uczyli, bo robimy troszkę inną szermierkę japońską karabinem. Ale ja chcę zaraz przystąpić do zabawy szermierczej, do szkolenia. I to jest bardzo stara zbroja. Ona ma 60-70 lat. I ona została podarowana mi przez pana Tomasza Niewiadomskiego, syna Wojtka, za co jestem bardzo wdzięczny, ponieważ ja już, jak to się mówi, prywatnie się panu Tomkowi w pewien sposób odwdzięczyłem, a jeszcze bym chciał, tak jak to się mówi, mały gadżet, łapacz kurzut do kolekcji. No, żona będzie to takie tradycyjne japońskie origami kabuto, czyli hełm japoński kabuto wykonany z papieru i z taką dedykacją od naszej grupy. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Tam się gdzieś to jeszcze zmieści. Zmieści się. Origami kabuto. Na honorowym miejscu. Origami kabuto. Wojtek. Tak? Można, na internecie są, dobra. Możecie nawet w formie terapii zajęciowej pobawić się z robieniem tego, tych takich małych przedmiotów z gazetki. I teraz tak. Pobawimy się troszkę w szermierkę. Tak? Kto jest chętny, tylko weźmy, wiesz co,
my sobie tam postawimy stolik. Kto jest chętny, żebyśmy się... Teraz tak, ustawiamy tu się wszyscy na linii. Słuchajcie, to będzie po prostu gimnastyka. Będzie taka gimnastyka. Wojtek, o! Jeszcze jedno słowa. Troszkę mamy mało miejsca. Jeszcze jedna osoba. Chętna. Nie, ja to idę słowo. Rozstawcie się. Tak, żeby stanąć na jednej linii. Teraz posłuchajcie. Normalnie to się chodzi w ten sposób, tak? Można sobie chodzić z rękami w kieszeni, rabiąc się po głowie. Natomiast w szermierce poruszamy się krokiem szermierczym. Czy to jest taki krok dostawny? Jedną nogę dostawiamy do drugiej nogi. Z tym, że te nogi musimy sobie odpowiednio ułożyć, prawą nogę wysuwamy do przodu, a lewa powinna być do niej skierowana pod kątem prostym. Po co? No można? Chodź, patrz. Zadaj sobie przykład. Zadaj sobie normalnie, tak jak stoisz, nie? I patrz, i ja jakbym użył silnie, to ciebie pchnę i ty się wywyrywasz. Natomiast zadaj sobie w takiej postawie. Prawa noga do przodu, bardziej tu, troszkę ugięte kolano to. Tak. Ciężko będzie, nie? Dlatego jest różnica pomiędzy normalnym krokiem czy normalnym sadaniem, a krokiem szemierczym. I sadajmy sobie w takiej postawie. Prawą nogę wysuwamy do przodu. Prawą nogę do przodu wysuwamy. Która jest prawa ręka? Sławek, tyle prawa ręka. Ale ją wysuwamy w ten sposób. Tak. Prawa noga do przodu, prawa noga do przodu i prawa noga do przodu. Lewą nogę cofamy do tyłu. I teraz tak, jak jesteśmy na tej prawej nodze, uginamy ją leciutko. Prawą rękę wysuwamy do przodu. Prawo, ale jest lekko zagięta. Zagięta? Zobaczcie, o tak. Dajemy po rękawicy. Nauka jest niestety wymagająca. Dajemy po rękawicy. No Marcin, daj. A ty nie masz? I godzinę trzeba trzymać, tak? No, masz? Jak gość. I dajemy po rękawicy. Nie. Może pan nam podać? I dajemy po rękawicy. Nie wsadzamy. Trzymamy. Tak. I zobaczcie. I trzymamy tą rękawicę. Tylko w prawo. Lewa ręka za głowę. Lewa ręka za głowę, prawa ręka do przodu. I posuwamy się do przodu. Do przodu i teraz do tyłu i jeszcze raz. Ale wszyscy muszą wystartować z jednej linii. Do przodu. Prawa noga do przodu, prawa ręka, lewa ręka za głowę. Musimy się nauczyć, żebyśmy cokolwiek zrobili w szermierce, to musimy się nauczyć chodzić w kroku szermierczym. A więc teraz tak, i gotowi, ugięte są nogi, lekko są ugięte nogi. I teraz do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. I raz, dwa, trzy,
4 i 5. Patrzymy zawsze przed siebie, bo gdy będziemy walczyli, to musimy patrzeć przeciwnikowi w oczy i na jego ręce, a niekoniecznie na nasze nogi. No jak? Jeszcze raz. Rękawica do góry. Ręka jest lekko ugięta. Lekko ugięta do przodu, lekko ugięta. Pokażemy. O tak. Dobrze. Wojtek tak. Dobrze. Tak. I teraz jeszcze jest. Teraz zobaczcie. Zobaczcie. Drogę was pomęczę. Marcin z satani postawię, ale to jest zwykłe szczerze. I zobaczcie, jeśli szermierz stoi w tej postaci pierwszej, to on zadara, żeby jego tułów miał jak najmniejszą powierzchnię trafienia. Bardzo dobrze. Ręce mnie bolą tam. W miarę, Wojtek, już bardziej tak skierował. Bokiem, bo wtedy zobaczcie. Ja mam ograniczone pole. Jak mi tak ktoś satanie, to mam całe. Prawda? A tak mam tylko fragment. Gotowi? Naprzód. Raz. I do tyłu. Raz. Brawo. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Dobrze. Szermierz też jeszcze coś takiego, co się nazywa wypad. Co to jest ten wypad? Tak, to jest nasza akcja zaczepna w kierunku przeciwnika. I teraz jeśli będziemy stali w postawie szermierczej, zobaczcie, jeśli będziemy stali w postawie szermierczej, ja to tak zrobię obrazowo. Podniesiemy prawą nogę, jednocześnie wyrzucając ją do przodu, mamy chypa. Bo teraz zobaczcie, jak posługujemy się jakąkolwiek bronią, to nasz zasięg tej broni w postawie szermierzy jest jednak ograniczony, nie? Jeśli chcemy kogoś zobaczcie, o, jest tu rękawica, tak? Jak ja w postawie szermierzy stoję, no mam ograniczone działanie, nie? Natomiast jak zrobię wypad, to działanie moje jest większe. I w drugim